Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, prosto z gabinetu Projekt Masaż w Warszawie. Słuchajcie, dopiero co wróciliśmy z Katowic, byliśmy na kursie masażu tkanek bokich i terapii punktopustowych. No i udało nam się nagrać krótki film poświęcony pracy z punktami spustowymi na mięsiu mostkowo-śródsłuchowym. Całkiem spoko to wyszło, więc będziecie mogli teraz sobie obejrzeć, jak to wygląda. Jest to prosta struktura do palpacji, często problematyczna z racji napięciowych bóli głowy, problemów z postawą, problemów z gardłem, z odcinkiem szyjnym, więc warto te umiejętności pracy z tym mięśniem mieć. Już kiedyś nagraliśmy film poświęcony pracy technikami masażu tkanek bokich na tym mięśniu. Powstał też wpis na blogu odnośnie problemów klinicznych, kiedy daje ten mięsień, także gorąco zachęcamy, żeby obejrzeć jedno i drugie, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Natomiast tutaj będziemy pracować sobie z mosem, technika z pozycyjnego rozluźniania. Film prosto z kursu. Miłego oglądania. Do zobaczenia w przyszłości. Hej. Słuchajcie, dobra, robimy sobie mięsień mostkowo-śródsłuchowy. Wybraliśmy sobie go na początek, gdyż jest po prostu bardzo prosty w palpacji. I możemy sobie pracować, jeśli chodzi o pozycyjne rozluźnianie, na dwa sposoby. Gdyż będziemy mogli sobie mięsień chwycić w takim chwycie szczypcowym, albo po prostu go skompresować. I teraz tak. Przede wszystkim, jak opracujemy sobie z tym mięśniem, no to rzeczywiście często będzie tak, że on będzie dawał taki charakter bólu głowy, który rzeczywiście pojawia się w okolicy skroni, w okolicy oka i jakby obejmuje tą stronę, po której ten mięsień jest zlokalizowany. Więc jeżeli przyjdzie do Was pacjent i będzie właśnie mówił, że to jest ból o charakterze napięciowym, o czym sobie przed chwilą powiedzieliśmy, plus właśnie zlokalizowany w tej okolicy, to możecie być no może niepewni, ale bliscy tego, że być może to będzie mięsień mostkowo-śródsłuchowy. Ale w analizie posturalnej od razu obserwujecie, że z mostem coś jest nie tak. Jutro sobie o tym pogadamy. Głowa jest zrotowana, most jest bardziej uwydatniony, głowa jest w protrakcji pociągnięta, więc to będą wszystkie informacje, że będzie nas przybliżały do tego, że jest to mięsień mostkowo-śródsłuchowy. I teraz tak, zrobimy sobie ten lokalny test przesuwalności powięzi na obu stronach. Zrobimy sobie tak, delikatny skłon boczny, bo tak, co w ogóle robi most? Oczywiście on, jak będzie obustronne napięcie, będzie pociągał nam głowę do przodu. Co często będziecie obserwować podczas analizy posturalnej, w ogóle jakbyśmy sobie wyszli na zewnątrz, to często będziecie widzieli, że ten most jest no, ogólnie zablokowany w skróceniu. Mięsień ten będzie wykonywał taki ruch, że będzie robił skłon boczny w tą samą stronę, zgięcie i rotację w tą samą stronę, więc teoretycznie będzie przyciągał ucho do mostka. Ok, trzymaj sobie tak głowę. Widzimy w ogóle, gdzie jest zlokalizowany. U każdego ten most o tyle będzie ciekawy, że będzie inny. Niektóry będzie bardzo wąski, niektóry będzie zajmował całkiem spory obszar obojczyka. Rozluźni się. Dobra, więc wiemy, gdzie on jest zlokalizowany. Sprawdzimy sobie na zasadzie lokalnej przesuwalności powięzi, którą stronę będziemy pracować. Robię sobie delikatne zgięcie boczne, żeby go rozciągnąć, rotację, żeby mieć troszkę łatwiej i odwrotka sutkowatego kości skroniowej przeciągnę sobie w kierunku do mostka jednym płynnym ruchem, sprawdzę, czy jest jakieś miejsce, które mnie delikatnie wyhamowuje. Czyli znowu, no nie ta sama sytuacja, gdzie robiliśmy to z prostownikiem palców. Sprawdziłem sobie jedną stronę, delikatnie, można by się było pokusić, sprawdźmy sobie, czy po drugiej stronie jest coś gorszego. Nie. Prawa strona będzie zdecydowanie ciekawsza do opracowania. I teraz tak, mógłbym rzeczywiście sobie szukać w ten sposób, tylko że taka kompresja tutaj w okolicy szyi, tak jak my to robimy pod kątem 90 stopni, to może nie być dobry pomysł. Więc tu będziemy trochę inaczej palpować. Wiemy o tym, że jak będziemy chcieli wykorzystywać technikę pozycyjnego rozluźniania, to od razu moja ręka będzie wędrowała pod głowę. Więc ja już będę gotowy na to, że jak sobie znajdę ten punkt spustowy i on będzie dawał taki charakter bólowy gdzieś tam do głowy, to będzie od razu zgięcie, przywiedzenie, rotacja. Delikatna. To nie musi być takie zgięcie. To może być tylko takie delikatne zgięcie, żeby zrobicie coś takiego. Zgięcie boczne i rotacja. Macie trzy komponenty tutaj. Bardzo dużo, więc możemy sobie zrobić każde komponenty trochę. Powiecie, jak już zrobicie tyle, no to niekoniecznie będzie wyglądać dla pacjenta, nie dla Was. Więc staramy się mało. A jeżeli to nie zmniejsza się, ten charakter bólowy w pozycyjnym rozluźnieniu nie zmniejsza się bardzo szybko, to wtedy mamy, zobaczcie, jakie duże możliwości ruchu tutaj mamy. Olbrzymie. Ok, dobra. Więc tak. Możemy sobie sprawdzić, który most będzie gorszy. Wybierzemy sobie na podstawie tego lokalnego testu, który gorszy, a następnie ustawimy głowę pod potylicę
i powoli chwytem szczypcowym zaczniecie sobie ten mosik badać. O, proszę, co tu ciekawego się będzie działo? Nie. Bardzo często, tutaj oczywiście ten most może być usiany punktami spustowymi, ale tutaj, mniej więcej w tym miejscu, gdzie ten most się, to może być, że rozgałęzia na głowę mostkową, głowę obojczykową, coś fajnego mi się udało znaleźć. Jak odczucie? Boli. Gdzie boli? Trochę jakby promieniowało bardziej w tył, bo głowa zaczyna boleć. Głowa zaczyna boleć, okej. Okay. I teraz tak, oczywiście wiemy, że ta diagnostyka jest niefajna, kompresuje go, ból jest znaczny. Nasila się. Okej, okay. Dobra. Jak już będę wiedział, że jest konkretny ból głowy, bo pacjent nie powiedział, albo ja powiedzmy, że sam będę przypuszczał, że no jest nieźle, to wtedy kompresuje tak samo, zgięcie boczne, rotacja, trzymam tak samo, jak odczucia? No, zniknął ból głowy. Zniknął ból głowy. Trzymam sobie, wygodnie opieracie się, staracie się stworzyć małe napięcie w swoim ciele, wygodna pozycja, spokojnie oprzycie sobie przedramię i czekamy na rozluźnienie. Mamy 90 sekund, albo ewentualnie bardzo fajne pulsowanie, które zaczniemy czuć pod palcami, czyli to pulsowanie terapeutyczne, o którym wspominaliśmy wcześniej. Z racji tego, że nie jest fajnie kompresować choćby gdzieś tam kość gnykową, może przełyk, może tchawicę, to ten chwyt szczypcowy akurat w przypadku mięśnia mostkowo-obojczyko-sutkowego jest całkiem dobrym rozwiązaniem. Ok, tutaj zaczęło fajnie pulsować, powoli rozluźniam, odpuszczam i to co będziemy robić, czyli sobie rozciągniemy ten most w ten sposób, że zrobimy sobie przede wszystkim duże zgięcie boczne, niekoniecznie dużą rotację, bo ja bym musiał go rozciągnąć w ten sposób i zrobić wyprost, a to nie jest dobrym pomysłem, gdyż znacie ten teścik, który robicie wyprost, skłon boczny, rotacja? No, starajcie się go nie robić, jak nie trzeba. Dlatego, że on rzeczywiście będzie nam ograniczał przepływ w tętnicach kręgowych, czyli ten test de Kleina i jeżeli nie trzeba, tego nie robię. Jeżeli mam jakieś podejrzenia, że coś tam jest nie tak i przy choćby skłonie bocznym, delikatnym, proszę, coś się dzieje, to od razu pacjenta na Dopplera wysyłamy. Nie kombinujemy za bardzo. Ok, więc delikatny skłon boczny, staramy się rotacji nie robić i przeciągnięcie opuszkami palców po całym mięśniu, powolutku, na wybranym luzie tkankowym, od wrostka stukowatego do okolicy mostka i obojczyka wykonujemy. Ok, później teraz jakbyście sobie w tym momencie zaczęli ten most badać, to się okaże, że no nie jest tak łatwo znaleźć to miejsce, które było problematyczne. Już ten ból nie jest tak łatwy do wywołania. No i z tym mostem myślę, że dość często będziecie pracować. Więc teraz tak, na początku szukamy sobie delikatny skłon boczny, która strona czy was wyhamuje. Jak was wyhamuje, pamiętacie mniej więcej, gdzie was wyhamowało? Ręka pod potylicę. Szukacie sobie chwytem szczypcowym, co tam ciekawego się dzieje. Jak znajdziecie miejsce o wyraźnym, wzmożonym napięciu, dające nasz konkretny ból, to wtedy idę sobie. Tak, zgięcie, skłon boczny, rotacja w stronę przeciwną. Pacjent całkowicie bierze, nic wam nie pomaga. Jak będzie wam pomagał, to będzie napinał most i to oczywiście będzie nasilał dolegliwości bólowe, tylko że to będzie ból, który jest lokalny. Rozluźnij się, puść. Niestety niektórzy pacjenci będą chcieli wam pomóc. No, będzie wychodził jak zawsze, chcowa wychodzi jak zawsze, więc mówimy, żeby cały czas byli rozluźnieni, maksymalnie się wyluzowali i sobie to opracowujemy. Prosta sprawa, wybieracie, który mosik opracowujemy, technika MTG, koniec.